8 sierpnia tradycyjnie wyruszyła piesza młodzieżowa pielgrzymka z Jaworzna na Jasną Górę. Po mszy świętej w kolegiacie pod wezwaniem świętego Wojciecha i świętej Katarzyny pielgrzymi udali się do Olkusza. Wychodzimy z Jaworzna z grupą Złotą po raz 18. W tym roku nabieramy już pełnoletności. Ja jako przewodnik wychodzę po raz 4. Pielgrzymów wyruszyło, w sumie mamy około 130 osób. Pierwszy ich postój był w parafii pod wezwaniem świętej Elżbiety Węgierskiej w Szczakowej. Przed nimi 6 dni, które będą pieszo przemierzali do sanktuarium Matki Bożej w Częstochowie. W tym roku, również po raz kolejny, grupę pielgrzymów prowadził m.in. ksiądz Andrzej Krupa, który opowiada, kto i dlaczego jest patronem Grupy Złotej. Patronem naszej grupy jest błogosławiony Piotr Giorgio Frassati, to jest szczególny taki patron młodzieży, ludzi młodych. To jest człowiek, który w dość młodym wieku umarł, ale poświęcił całe swoje życie właśnie na pracę z młodzieżą trudną. On widział w każdym człowieku, w każdym właśnie takim, jak często właśnie teraz się mówi, że taka młodzież jest zła, a właśnie nie, on starał się w każdym człowieku, nawet jakoś bardzo uwikłanym w jakieś zło w swoim życiu, odkryć dobro i to dobro wykrzesać z niego i ukazać całemu światu. Pielgrzymka to wyjątkowy czas, jak mówią uczestnicy. Przede wszystkim czas refleksji i modlitwy. Każdy z nich niesie na Jasną Górę swoje intencje i prośby. Musiałam pochować swoją córkę. No i także to mnie tak jeszcze nie mogę odnaleźć siebie po prostu w tym życiu teraz. I idę do Częstochowy prosić Matkę Boską, żeby po prostu dała mi siły wytrwać. W tym roku mnie trochę matura zmotywowała, bo w takiej intencji akurat idę, ale jakoś tak, nie wiem, chciałam spróbować w tamtym roku i po tym pierwszym razie już jest tak, że nie wyobraża się sobie następnego roku bez pielgrzymki. Wśród pielgrzymów spotkaliśmy młodych narzeczonych, którzy właśnie Matce Boskiej chcą powierzyć swoje małżeństwo. Tutaj siedzi moja narzeczona i właśnie też po to idziemy, aby Matce Bożej zawierzać naszą przyszłość, nasze małżeństwo, które będzie niebawem. I to jest taka nasza, myślę, moja też intencja. Idziemy, polecamy ten trud Matce Bożej. Piesza pielgrzymka z Jaworzna dla niektórych pielgrzymów to już prawdziwa tradycja. Weterani pielgrzymowania idą do Częstochowy po raz 18. Miałem tą przyjemność tworzyć Grupę Złotą jeszcze z księdzem piekarzem 18 lat temu, w sumie 19 lat temu, bo jeszcze mieliśmy taki start z Grupą Fioletową i wtedy pojawił się pomysł powstania Grupy Złotej. No i tak jakoś od tego czasu cały czas z Bożą pomocą. Wśród pielgrzymów są również osoby, dla których tegoroczna pielgrzymka jest pierwszą, na którą wyruszyli. Wybierałam się już od lat i nie mogłam się wybrać, a teraz mnie zdopingowało właśnie że pierwszy raz. Na razie jestem zadowolona, nie czuję zmęczenia w ogóle. Przed nimi wiele kilometrów, które muszą pokonać, aby dojść do celu. Jak podkreśla ksiądz Andrzej Krupa, pielgrzymi w każdym miejscu witani są serdecznie. Ludzie bardzo radośnie przyjmują pielgrzymów, częstują bardzo często wodą, wystawiają wodę na swoje wjazdy, jakieś tam owoce, więc wydaje mi się, że dalej jednak taki duch pielgrzymowania cały czas jest i ludzie naprawdę pragną takiej formy, dla niektórych to jest też wypoczynek, ale też takiej formy właśnie modlitwy. Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 13 sierpnia.